Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Malvin Blade Warband. Kontynuujemy naszą rozgryweczkę, wracamy w pobliże Sargot. Ogarnąłem, jak się przyspiesza czas, jest to kontrol spacja, więc sobie tutaj polecimy. Zastanawia mnie tak, bo tutaj jest zbierz 5 ludzi. Kupiec chce, abyś zebrał co nie 5 ludzi, kiedy to zrobisz, skieruj się do tawerny, by omówić z nim dalszy plan działania. No to wracamy, proszę bardzo, tawerna. I on gdzieś tu powinien być pewnie. Najemne ostrze, to ci już są drodzy, pamiętam, tak jest. Szynkarz, on może być na piętrze z tego co kojarzę. Że zawsze na piętrach też mogą być, właśnie, o, jest tu więcej ludzi niż myślałem. Wędrowny minstrel. Czym się zajmujesz? Komponuje pieśni. Aha, dobra, nie chcę żadnych lady. Kupiec Sargot. Dobra, zapaluję. Proszę bardzo. A właściwie to mogło już w ten sposób. Poczekamy sobie całą noc. Poczekamy sobie całą noc, po czym udamy się tam. Wyjdź. I teraz tak. Bandyci czają się w okresach miejscowości Sargot, pokonaj ich, by dowiedzieć się, gdzie przetrzymują brata zleceniodawcy. Dobra, pójdziemy sobie na nich, myślę. A, to są akurat oni. Ha, uwolnił więźnia tylko wtedy, gdy zapłacisz za niego okup. Masz srebro? Nie, ale mam stal. Voila. Proszę bardzo. Lecimy. I to już jest całkiem. Jest ten jeden najlepszy gdzieś tutaj też. Idzie na szarym końcu, okej. To byli grabieżcy, tak? To na spokojnie, oni zazwyczaj nie mają tarcz. Chyba w ogóle nie mają tarcz, nigdy. Oczywiście na początku te walki będą takie dosyć monotonne i nudne. Będziemy, o właśnie, strzelać się z takimi ludźmi. O, proszę bardzo, oni dostają tyle obrażeń, że... O, jeszcze w głowę dostał. Ja zawsze byłem całkiem dobry w strzelaniu, bo uwielbiałem strzelanie w tej grze, a muszę się do niego z powrotem przyzwyczaić. Dobra, wystrzelony. Wystrzelany. A muszę ćwiczyć punkty w łucznictwie. Dam wam go zabić, pięknie. Dostaniecie trochę expa. Proszę bardzo. Aj, oszczędź, daruj mi życie, pozwól mi odejść, a odejdę daleko i zacznę uczciwe życie. Zacznę uczciwe życie! Nigdy już o mnie nie usłyszysz. Daruję ci życie, ale w zamian chcę informacji. Ty lub twoi kompanie porwali brata znaczącego kupca z miasta. Powiedz, gdzie go ugrywacie i daj słowo, że nie będziesz kłopotać ludzi w tych stronach, odejdziesz wolno. Niech ci Bóg błogosławi, panie, niech ci błogosławi. Nie skrzywdziliśmy chłoptasia, trzymamy go w naszej krówce, która znajduje się nieopodal miejscowości Fenada. Opiszę miejsce tak dokładnie, jak tylko... dokładnie, że na pewno go nie przeoczysz. Fenada, okej. Bierzemy sobie wszystkie te rzeczy, bo ciszę mam lepsze, a to ma 24. Bierzemy to. Bierzemy oczywiście wszystko sobie tutaj. Dobra. Fenada. Gdzie jest Fenada? Fenada jest tutaj. Jest też kryjówka porywaczy. Czy stać mnie... Stać mnie na dobór jeszcze dwóch ludzi? No, nie stać aż tak. Mogę im sprzedać jakieś śmieci. 7, 14. No, to już jest za drogie. Okej, możemy zrobić w ten sposób. Kryjówka porywaczy i lecimy. Zbliżasz się do kryjówki, grabieżcy chyba cię nie zauważyli, więc wciąż możesz odejść. Trudne podejście. Wzdłuż wąskiego wąwozu oznacza to, że tylko garstka twoich żołnierzy wesprze cię w ataku. Nie będą mogli zebrać ze sobą koni. Jeśli pierwszy atak się nie uda, grabieżcy z łatwością ci ujdą i się rozpierzchną. Boże, czy chcesz zaatakować kryjówkę, czy czekać na inną? Oczywiście walimy na kryjówkę twardo. O Boże, ja też na pieszo. Co to jest garstka? A czemu akurat w tej garstce nie mógł się znaleźć gościu, który jest najęty? Jebut! Ile to jest? 5, tak jak gadał? 6. Chyba. Tak coś mnie się wydaje. Dobra, zobaczmy, czy mam cela na odległość. Mam cela na odległość jeszcze jakiegoś. Nie trafiłem. Ojo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 j
Lecimy tam. Już tam tych dwóch położyli. Całkiem nieźle im idzie jak na rekrutów. Zobaczmy. Oj, ale musi polecieć prosto. Trafiony za 31. Dostał w pysio. Dobra. Walimy na kolejnych. Na przykład w tego. Przeleciało obok. Nie za bardzo chyba mi się uda. A może? Nie za bardzo. Szybciej go załatwią. No dobra. Mamy tu rzeczywiście widok z pierwszej osoby, jeśli ktoś by nie wiedział. Wygląda to w ten sposób. O, wyszedł. Dobra, dawaj. Tu jestem. Dziękuję ci, panie, za ratunek z rąk tych bandytów. Czy mój brat rezydujący w Sargot naprowadził cię na ich ślad? Tak, powiedziałem twojemu bratu, że cię znajdę i uwolnię. Wracamy czym prędzej do rodziny i uważaj na siebie po drodze. Mając odcięty odwrót, grabieżcy ulegają twojemu zdecydowanemu atakowi. Ich kryjówka i łupy są teraz twoje. O Boże, jakie śmieci. No ale co zrobić, bierzemy wszystko, bo nie mamy sami pieniędzy w tej chwili żadnych. 22, moje ma 24. Jakieś rzeźnickie tutaj. No nie, muszę te droższe rzeczy zabrać. O, w ten sposób, dobra. Powrót. I wracamy do Sargot. Tawerna. Najemne ostrze, już ładnie. Borcha. Witaj. 300 denarów. Nie, dzięki, na razie nie. Minstrel, a tam to jest... A, to jest ten kupiec, okej. Hej. Cóż, mój brat dotarł bezpiecznie do domu, nie wiem dokładnie, co mam z nim zrobić. Może wyślę go na jakiś kaloradyjski uniwersytet, jeśli wtedy ktoś da mu po łbie w ulicznej bójce, nikt nie powie, że to moja wina. Ale to już nie twój problem. Oto reszta nagrody zasłużonej. Pieniądze bardzo się dadzą, a ja cieszę się, że udało mi się pomóc. Dobrze, a teraz interesuje cię zarobienie kolejnej sumki możliwe. Czego ci trzeba? Pamiętasz, jak mówiłem, że bandyci mają w środku sojusznika? Wiem chyba koło. Kapitana straży. Kilka miesięcy temu ten właśnie kapitan, ujrzawszy ile my, kupcy, zarabiamy na karawanach, postanowił sfinansować własną zapożyczone pieniądze. Niestety, jak wielu nowych w tym interesie nie wiedział, jak wielkie zyski to również... że wielkie zyski to również wielkie ryzyko. Utopił większość funduszy w najdroższych dobrach. Oczywiście jego karawanę napadnięto i złupiono, a on sam stracił wszystko. Najwyraźniej, aby powetować sobie straty, nasz kapitan zszedł na drogę występku. Pewnie w obliczu zadłużenia i finansowej ruiny uczyniłbym to samo. Każdy dobry kapitan straży płaci kilku złodziejom i rabusiom, którzy dzięki temu donoszą na pozostałych. Ale nasz kapitan zatrudnia już całą zgraję. Sprowadza się do miasta, pozwala na wszelkie wybryki i bierze część z ich zysków. Zapewne doszły ci opowieści o kłusownikach, co stali się królewskimi leśniczymi. Cóż, w Karladii zazwyczaj to leśniczy prędzej zostaje kłusownikiem. Na szczęście zostało jeszcze kilku odważnych, uczciwych członków straży, którzy powiedzieli mi o jego niecnych występkach. Oto mój plan. Król Ragnar, władca naszego miasta, może się tym za moją sprawą zainteresować. To jednak oznaczałoby śledztwo i proces oparty na moim słowie przeciw słowom kapitana. Świadków przecież można przekupić, a dowody zniszczyć. Jeśli zaś wróg przekroczy w tym czasie nasze granice, ja za swój trud dostanę nóż pod żebra. Mam więc inny pomysł. Zebrałem kilku mieszczan, kilku moich pracowników i kilku, którzy bandyci pozabijali krewnych. Razem zaatakujemy dom kapitana. Gdy król Ragnar ujrzy go przed sobą w łańcuchach, będziemy mieli także kilku schwytanych bandytów, którzy potwierdzą nasze słowa. Potrzebuję teraz tylko kogoś, kto przeprowadzi moją małą armię w bój i trudno mi o kogoś lepszego niż ty. Co ty na to? Skąd mam wiedzieć, czy mówisz prawdę? Cóż, faktycznie. Mogłem zebrać kilkudziesięciu bandytów, gotowych oddać życie za to, by oszukać zwykłego przybysza, że Sargot to istne piekło. Zresztą nie przekonam cię, że moje słowa są warte, ale wiesz już, że dobrze płacę. Czeka na ciebie ponad kolejne 100 denarów, a może i coś więcej, jeśli zaświadczysz mi tę przysługę. Dobra, poprowadzę. Doskonale, od dawna nie stawiałem tak wiele na nową kartę. Szczerze mówiąc, czuję się upojony emocjami. Moi ludzie gotowi są ruszyć na twój rozkaz. Dobrze, a teraz uderz z całą siłą, tak by kapitan wraz ze swoimi sługusami nie wiedział, co go powaliło. Niech niebiosa będą z tobą. Opuszczasz tawernę i wychodzisz na ulicę. Na rogu stoi grupka nerwowych młodych ludzi. Widzisz, że pod ubraniem chowają sztylety i pałki. Niestety przechodzisz. Widzisz w ich spojrzeniach mieszaninę strachu i pokoju i dumy.
Modląc się o to, by twoich wrogów nie zaalarmowała ta grupa spiskowców, po raz ostatni sprawdzasz swoją broń i przygotowujesz się do walki. Ale strasznie będzie lepiej uzbrojona przypadkiem? Gdzie? Już czas, chłopcy na nich. Dobra, to... O Jezus! Daj! Daj! Gin mi stąd. A. Gincie. Dobra, rzućcie się na te mieszczanki. No, nie chcę swoich trafić. Nie chcę swoich trafić. A, czy to wszyscy? Tam jeszcze jeden. No i dobra. Wszystko? Wszystko. Garstka pozostałych bandytów rozpierzchła się po wąskich uliczkach miasta, by paść ofiarą rozwścieczonych mieszczan. Upewniwszy się, że zwycięstwo należy do ciebie i że rannymi już się zajęto, wyruszasz wraz z kupcem do jego domu, by podsumować wydarzenia dnia. Oh my god. Mogę ci ukraść kapustę? Nie. Dobra robota, widziałem jak pada przed tobą co najmniej trzech wrogów. Walcz tak dalej, a będą o tobie mówić w całej krainie. Niestety 9 z moich ludzi zostało rannych, muszę ich opatrzeć. Wkrótce każdy potrzeb się dowie, że Gilatis nie zna litości. Nasze zwycięstwo zawdzięczamy łasce niebios. Też się cieszę, że żyjesz i jesteś zdrów. Tak, tak, właśnie kilku moich chłopców w tylnym pokoju trzyma kapitana z nożem na gardle. Król Ragnar musi go teraz zobaczyć, żeby mógł wytłumaczyć, o co ta cała awantura. Nie musisz brać w tym udziału, mówimy się, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, wkrótce spotkamy się w tawernie i powiem ci o szczegółach. Jeśli się nie pojawię, a moja głowa skończy zetknięta na włóczni, to chyba będziesz mieć dość oleju w głowie, by na jakiś czas opuścić miasto i zapomnieć o całej sprawie. Zatem mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. W takim razie idę do tawerny. Nie do tawerny, tylko na rynek. Na przykład bronią. I pójdziemy sprzedać sobie te śmieci. Jak widać, to wszystko nie jest dużo warte. Na początku niestety takie kwoty są no, nawet sporymi kwotami. Będziemy mieli trochę w okolicy 500 i myślę o kupieniu jakiejś innej broni, bo ta moja w tej chwili jest dosyć słaba. Jaki ona ma zasięg? 108. A to na przykład 155 niezbalansowane. Ale to 1200 już. Hem, 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 hem. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. A to jest... O Boże, miecz, który kosztuje dużo za dużo. A może z brojami? Cokolwiek. Cokolwiek, coś takiego. Myślę, że nie, rękawice też mi jakoś bardzo nie są potrzebne. O, takich rzeczy nie było na przykład. Dobra, towarami. Z towarów może byłbym zainteresowany właśnie jakimś... Bożem na przykład jednym. A powrót. Na rynek, arenę. Nie, nie chcemy stąd już nic. I co, nie mamy zadań. Chociaż wiem, że można iść do zamku i możemy pogadać sobie z samym królem, który ewentualnie może mieć dla nas jakieś zadania. Jarl Tulug. Dobra. Masz dla mnie jakieś zadania. Nie, niepotrzebna. Dobra. Deglan. Czy masz na mnie jakieś zadania? Muszę przesłać list do osoby znanej jako Jarl, która powinna być w stanie w miejscowości Jalbegi. Jeśli udasz się w tamtym kierunku, to dostaniesz mój list i musi otrzymać przysięgu 40 najbliższych dni. Oczywiście. 30 denarów. Jarl... Jarl Belgi tu. Dobra. Może po drodze trafimy sobie na jakiś chłoptasiów do walki? Byłoby w sumie fajnie. Tu byłem? Nawet nie wiem szczerze. Byłem. Dobra. Pójdziemy sobie tu. Przesiedzimy sobie w zamku. Przywitaj się ze strażami. Aha, nie mogę. Dobra, to sobie po prostu zobozujemy tu chwilkę. Do ranka. O możliwość wejścia. Idź do sali lorda. Gdzie jest sam lord? Tu jest chyba. Tak jest. Witaj do usług. Jarl. Tak, pokaż, tak, tak, dobrze się spisałeś. I to tylko tyle dostałem? Może on ma dla nas jakieś zadania? 300 darów. O, proszę bardzo. Problem z unikającym prawem zwanym
Raurczshalmar. Dobra. Raurczshalmar. Gdzie jest Halmar? Teraz będzie ciekawie. Raurczshalmar. Halmar. Gdzie jest Halmar? A, to nie musi być wcale miasto ich. Halmar. Halmar to był chyba duży zamek. A, w wiosce Ruvar. Pokaż na mapie. Dobra. W tym momencie wracamy sobie. Tu. Lecimy. O, są karawany. Właśnie, karawany też są całkiem fajnym źródłem pieniędzy. Dobra, trochę możemy sobie przyspieszyć. Widzę, że na razie wszyscy tak dosyć stabilnie 60 osób. O, to jest co? A, to jest król, dlatego 150. Zazwyczaj drażniło mnie to jeszcze w tych różnego rodzaju, powiedzmy sobie, zadaniach, że zawsze król i inni mogli tam sobie nosić po chociażby, no nie wiem, 200-300 ludzi, a ja nie mogłem. Dobra, mamy nordycki piechur, nordycki łucznik. Na razie zróbmy sobie piechurów, łuczników, będziemy szli później. Mamy grabieżców, poddaj się lub giń, 20 przeciwko 13, nie lubię takich gór. Wiem też, że da się zrobić coś w ten sposób, że nie tak, że można się wycofać i zrobić zaataku jeszcze raz, o, i dostać inną mapę. Właśnie, to jest całkiem przydatne. Szczerze to nie wiem, czy będziecie w walkach nocnych widzieć dużo, mam nadzieję, że wystarczająco. Ja już wyglądam całkiem, moi ludzie troszkę się tu chyba niepokoją. Nie wiem jak przeciwnicy, czy mają tarczę, czy nie mają. Największym problemem jest to, że ja ich nie widzę. A, tam są. Czy oni mają... Wyszli na gołe klaty, powiedzmy. Muszę sobie poćwiczyć to strzelanie. Lubię, kiedy grupkami po prostu się lecą na mnie. O, proszę bardzo. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, ja lubię takie grupki. Bo nieważne gdzie strzelę, to i tak w kogoś trafię. Oj, no dobra, prawie. Prawie zawsze, bo jeszcze niestety to sobie czasami leci jak chce. Najważniejsze, żeby mi tylko troszkę skilla podskoczyło, żebym mógł kilka punkt ciszy sobie wydać. Ja oczywiście też nabiłem level, a nie dodałem jeszcze nic. No cześć, 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 cześć. Cześć, cześć. O, cześć. Kolejny, o i kolejny. Proszę bardzo. Nie pamiętam, czy to działało w ten sposób, że jeśli dam zabić moim ludziom ich, to oni dostają więcej doświadczenia, czy jak to działało. Ale sobie na pewno możemy postrzelać w jakiś tutaj skromny sposób. No, już uciekają? Oj, 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 oj. Dobra, i ostatni. Proszę bardzo, awansujesz na poziom trzeci. Co jest? Ktoś jeszcze ucieka? Bo widzę, że lecą w tą stronę. A, tu jest jeszcze jeden ziomek. Idzie ze strzałą. No, no dobra, muszę się z tą rozprawiać w ten sposób. Proszę bardzo. Cieszą się już? Cieszą się. Ja się też cieszę w takim razie. Załatwiliśmy sobie 13. Bierzemy, myślę, tylko te droższe rzeczy. Takie jak to, to już nie jest drogie. Więc resztę zostawiamy. Bojar jakiś z jakimś Olafem. Dobra, niech będzie, może nam się uda. Nie wtrącać się do tego konfliktu, okej. Czyli musiałem sobie najpierw popsuć, powiedzmy, stosunki. Właśnie, mieliśmy sobie levelować postać. I to jest coś, na co muszę zwracać uwagę. A dwa atrybuty tylko? Za poziom się dostaje tylko jeden? To jestem troszkę zdziwiony. Dobra, jazda wierzchowcem, strzelanie z konia. I teraz tak. Za coś się dostawało dodatkowe punkty. Za charyzmę? Albo za to? Wiem, że przywództwo? Nie, któreś tutaj... inżynieria, pierwsza pomoc, opatrywanie, logistyka? Nie, 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 nie. Taktyka? Coś pozwalało mi na zwiększenie liczby. Zarządzanie więźniami? Tego nie mam w ogóle. Charyzma
Inteligencja dodawała jeden punkt. Dobra. Przywództwo zwiększa o 5 i zwiększa morale i obniżają się koszty. Dobra, na razie pójdźmy w to. 20 punktów. Nie mogę niestety do ucznictwa na razie nic dać. Damy w ten sposób. I to tyle. Nie chcę na razie przydzielać większej ilości punktów. Lecimy sobie do jalek. Jajek. Może być. Ile mamy pieniędzy? Mamy 500 denarów. Możemy sobie na spokojnie tutaj pójść, sprzedać coś chłopom. Nie możemy nic sprzedać chłopom. Więc weźmiemy sobie jeszcze 4 ludzi i przejdziemy do centrum wioski. Zazwyczaj trzeba szukać typa, który wygląda dosyć podejrzanie. I stoi gdzieś na uboczu. To zazwyczaj jest właśnie nasz podejrzany. Bo cała reszta się zawsze rusza. To zawsze było takie dosyć łatwe do ogarnięcia w Mountain Blade'ie. Stawiam, że będzie gdzieś tu, bo tu są takie domki na uboczu. Na przykład gdzieś tu. W okolicy tego domku, że będzie stał. Nie, dobra, myliłem się. Przejedziemy się oczywiście kawałek, trzeba zobaczyć, gdzie on tutaj się znajduje. Widzę, że tutaj jest dosyć spokojnie. Może tędy. Tu też nigdzie przy murku nie stoi. Tam już dalej wioski nie ma. Tędy może. Gdzieś tu czy tam. Zawsze to są jakieś takie wąskie uliczki. Tutaj też go nie widzę. Może z tej strony. Nie. W takim razie już się zaczynam zastanawiać, gdzie on może być. A, chyba, że to ten, bo on tutaj stoi tak w miejscu. A go minąłem. To zapewne będzie on. Różni ludzie odwiedzają, tylko dobrze się rozejrzyj. O, już pewnie nie pojadę. What the fuck? Dobra, nie mogłem, więc musimy sobie wycofać w ten sposób. A nie, on się rusza, okej. W tą stronę i... No jedź, koniu. Mój koń postanowił sobie zrobić ze mnie żarty i nie chce jechać w ogóle do przodu. O, dobra, ogarnął się. Nie widzę tu tego kolesia. Troszkę mnie to martwi, szczerze. A nigdzie go tu na początku nie widzę. Ha. Dobra, może spytajmy się powiedzmy tutaj starszego wioski. Ale pamiętam, że on zawsze mało miał do powiedzenia. Ukrywa się, to z pewnością go znajdziesz. Ha. I chyba każdy tak gadał z tego, co pamiętam. No, dobrze się rozejrzyj. To jest najlepsze w tym wszystkim. To tutaj zawsze byli bardzo pomocni, powiedzmy, NPC-ci. W sumie to jest Warband i to mogło się tutaj trochę zmienić. I on może teraz właściwie stać gdzie tylko chce. Albo już go po prostu pominąłem i część z was... Właśnie. Ale w takich miejscach mogliby być. To też racja. I część z was po prostu się mnie nabija, bo już na przykład minąłem 3 razy. Może tak być. Muszę zwracać uwagę na te zamknięte chatki. Mi bardzo pasuje ta chata do tego, żeby on tu siedział. A! No proszę. No cześć. No chodź. Ła! I tyle. Dobrze. Nie dostałem jeszcze chyba. Odszukaj bandytę, zadanie zostało... Okej, wrócić do niego musimy. To musimy wrócić sobie do zamek Jalbegi.
Tutaj jesteśmy. Ci tu dalej się naparzają. W sumie śmiesznie. Niech się naparzają jak chcą. Wracamy, wracamy. Nie ma żadnych bandytów niestety. Trzeba się przejść tutaj. Ile ja mogę ludzi w ogóle mieć? 24. O, 4 piechurów może być, dobra. I proszę bardzo, przywitaj się. Idź do sali lorda. Idziemy z nim pogadać, mam nadzieję, że tu będzie. No nie, nie mówcie mi, że zdążył stąd wyjść. No nie wierzę. No, po angielsku, no tak. Jak się nazywał ten lord? Lord... Jarl Rajek. Jarl Rajek. Muszę znaleźć innego lorda. Witaj. Rajek. Jest obecnie w trasie, podejrzewam o tym, być już nie w podanej miejscowości, zamek Radogir. Gdzie jest zamek Radogir? Gdzie jest zamek Radogir? Nie wiem. Zamek... To będzie ciekawe. Pamiętam, że dało się wejść w informacje, lokacje. Zamek. Radogir. Pokaż. O Boże, aż tu? To troszkę kawałek mam. Musimy się ruszyć. I on gdzieś tu powinien być. I to tyle? Niewiele tu znajdę, widzę. Chociaż tutaj są strzałeczki 9 godzin temu. Tutaj idą strzałeczki, tu idą strzałeczki. I tu strzałeczki się kończą. Budżet tygodniowy, okej, zapłaciliśmy. No i co, to tyle? I szczerze nie wiem, gdzie on teraz jest. Aerik. Neldara, dobra, chodźmy do tego. On powinien mi coś powiedzieć. Chciałem o coś zapytać. Poszukuję pewnej osoby. R. On był na R jakoś. Tu już jest Lady. Jarl, Rajek. Zamek Alburg. Dobra. Gdzie jest Alburg? Gdzie jest Alburg? Tu jest. Tu pędził. Stój. Iria. Turia. Bulba. Zaur. Może być i w ten sposób. Już pewnie się ze mną minął, znając szczęście. Na bank się ze mną minął. A czemu oni zawsze muszą wędrować w takich chorych... Czy ktoś tu się tłucze? Rajek. Król Jaroglek. O, tu są jacyś grabieżcy. Dobra. Dawaj. Nic, tylko walczymy z tobą. Dobra. Trzeba trochę powalczyć. Trzeba troszkę expa zdobyć. No, piechurzy już troszkę lepiej się prezentują, w końcu już jakieś tarcze mają ze sobą. Jak przeciwnicy? Przeciwnicy oczywiście nie, bo to grabieżcy. Będą tylko rzucać we mnie kamieniami i to właściwie tyle, co będą w stanie mi zrobić. Co to jest? Jakieś liście? Nie wiem, co to, kępka jakiejś starej trawy? Bang! Troszkę za późno, muszę pamiętać o tym, że on chwilę wystrzeliwuje tą strzałę. Dobra. Dobra, wykończcie go. Oj. Daliście mi tu wjechać. Dobra, spokojnie. Oj, nie trafiłem. Dobra.
Potrafiajmy go ich trochę tutaj sobie, o, w ten sposób. Proszę bardzo. No i możecie go wykończyć, dzięki, dzięki. O, Fechtmistrz się pokazał w końcu. Nie bądź w takiej wodzie kąpany tutaj. Dobra, ładnie go trafił. Dobra, wykończony, wykończony, wykończony. Tam został ostatni z panów, który już ucieka. I proszę bardzo, dziękujemy. Pan położony. A my zdobywamy kolejne doświadczenie. I kolejna bitwa została przez nas wygrana. Bierzemy sobie jakieś tutaj podstawowe rzeczy. Myślę też, że deserterów już nie damy rady. Do Ismirali też nie ma zbytnio po co iść. Nie chcę. O, Jaroglek jest. Co on wygrał tu? Kto tu jest? Tu jest Lagarson, dobra. Witaj, witaj. Mam dla ciebie pytanie. Nie tak. Pragnę coś zapytać i ludzi. Jarl, Jarl, Jarl. Tu już jest Lady. Jarl Rajek. Telrog. Chryste, gdzie jest Telrog? Tu jest. W sumie niedaleko. Rajek, dobra, jest. Wchodzimy. Niech mi da moje pieniądze w końcu. Oh! Oddawaj hajs. Muszę kupić sobie trochę ludzi i ulepszyć sprzęt. Cześć, Rajek. Jeśli chodzi o to zadanie dla ciebie, oczywiście otrzymał stosowną karę. Zabiorę pieniądze, panie, dziękuję. Czy masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? Nie. A może drugi Jarl ma dla mnie jakieś zadania? Czy masz dla mnie jakieś zadania? Nie. No dobra. Jemut! Oj, dobra, odpocznijmy już sobie. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Piszcie, co myślicie oczywiście. Czekam na lajki, jeśli będzie ich dosyć sporo, to bardzo szybko wyjdzie kolejny odcinek. Czekam. Dziękuję wam też bardzo serdecznie za obejrzenie. No i cóż, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!